kumplostwo, kumoterstwo, jakby to nie nazwać. Kiedy to się zaczęło? A jak nie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości praktycznie? Od 5 lat proceduję, drodzy Państwo, przed wymiarem sprawiedliwości. Mój problem rozpoczął się w 2013 roku, kiedy zajmowałam 2 najwyższe stanowiska w zespole do spraw orzekania. Byłam sekretarzem i pełniącą obowiązki przewodniczącego. I w 2013 roku zadania z zakresu orzecznictwa przyjął prezydent miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki. I w zasadzie na dzień dobry, w tym samym miesiącu... Z jakiego to było ugrupowania? Pan prezydent pełni 3. kadencję, wygrał wybory dwukrotnie jako przedstawiciel SLD, potem pod szyldem PO, aktualnie przymierza się do 4. kadencji, a w ramach PSL-u. I co się stało? Proszę Państwa, przeżywamy dramat ogromny. Tak, przepraszam, namaszczony został przez Pana partię w ostatnich wyborach. Tak, i proszę Państwa, co się stało? Jeszcze nie widziałam porozumienia o przyjęciu zadań przez pana prezydenta Janusza Kubickiego, a już na dzień dobry przyszedł do mnie do gabinetu w orzecznictwie jego doradca pan Zygmunt Stabrowski. Przyszedł, przyniósł mi akta, wniosek o wydanie orzeczenia pana prezydenta, abym załatwiła to z naciskiem jak najszybciej, zaocznie, bo pan prezydent nie będzie czekał z osobami niepełnosprawnymi. A jakie orzeczenie pan prezydent? Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zaocznie, koniecznie z kartą parkingową. Przypomnę, że pan Kubicki... Dodam, że pan prezydent posiadał już takie orzeczenie załatwione w zasadzie na lewo 5 lat temu, w 2008 roku. I wiem, są świadkowie, w jakich okolicznościach załatwił to orzeczenie. Nie czekał nawet 24 godzin. I teraz w momencie, kiedy byłam szefem orzecznictwa, powiedziałam, że niestety, koniec, będę działać zgodnie z literą prawa i niestety nie ugnę się. Proszę Państwa, rozpoczął się w miejscu pracy ewidentny mobbing. Najpierw poprosiłam... Ale Pani nie chciała wydać tego orzeczenia niepełnosprawności prezydentowi. Tak, poprosiłam, wystąpiłam... Panowie, ludzka krzywda jest nie na temat, to jest istota naszego programu, ludzka krzywda. Także proszę o spokój. Wystąpiłam natychmiast... To jest na temat o tym, jak nie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Bardzo przepraszam, bo prosimy z programu. Jak funkcjonują lokalne układy samorządowe. Proszę Państwa, postąpiłam zgodnie z prawem, złożyłam wniosek do organu wyższej instancji, abym nie mogła orzekać w sprawie swojego zwierzchnika. Prezydent był orzekany w innym zespole poza Zieloną Górą, nie dostał tego, czego oczekiwał, jakie były naciski, nie otrzymał karty parkingowej. I w tym momencie zaczął się ewidentny, klasyczny mobbing. Byłam zawodowym pracownikiem przez lat kilkadziesiąt. Za kilka miesięcy zostałam zdegradowana do najniższego stanowiska praktycznie, do niższego niż to, które miałam w 1997 roku. Moje wynagrodzenie zostało praktycznie obniżone do najniższej krajowej, nie licząc wysługi lat. Zrzucona zostałam do obsługi komisji, tak jak wykonywałam takie zadania w 1997 roku, rozpoczynając pracę w orzecznictwie. Za kilka miesięcy zostałam bezpodstawnie zwolniona z pracy. Tak jak mówię, 5. rok proceduję w sądzie rejonowym, tak, 4. Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych. I tu zaczyna się dopiero dramat i koszmar. Ponieważ jeszcze był kolejny pozew o sfałszowanie świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, bo było kilkanaście błędów. W tej chwili trwa proces o zadośćuczynienie, ponieważ doznałam poważnego rozstroju zdrowia. Ile rozpraw sądowych ma Pani za sobą?